Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Tasty Blue. Moi drodzy, jeśli ta seria wam się podoba, zostawcie na samym początku odcineczkę jakiegoś taktycznego lajka, żeby ten film trafił do jak największej ilości osób, moi drodzy, bo oczywiście nasza wspaniała Irish muzyczka rozgrzewa nas do bicia nowych rekordów, moi drodzy, więc zaczynamy. Tutaj mamy Dolphin Free, czyli uwolnić delfiny. Minuta 53 na 3 gwiazdki, to nas najbardziej interesuje, bo nie ma nic lepszego niż dostanie 3 gwiazdek. A fuck! Co to? Czy... Jak? Skrzoniłem, dobra. Uspokój się, diabełku. Zacznij troszeczkę grać, bo troszeczkę to ci nie wyszło. No nie wypał start, no nie wypał start, no niestety, ale naprawimy się. No problemo. Hop! Pamiętajcie, że oczywiście gramy jak najlepiej, ale chcemy dostać minimum jedną gwiazdkę, inaczej powtarzamy poziom. Tak było na początku ustalone. Dobra, możemy zbierać te blue whale. Nie, to są blue whale. Ten to są sperm whale. Czy sperm whale możemy wcinać w tym momencie? I tak będziemy robić, moi drodzy. Niam, 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 niam. Dawaj, 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 dawaj. Opa! Okej, okay. Hop! Uuu, mogę zjadać te wielkie, zarąbiście, dobra, zapamiętać. Hop! I elegancko, dobra, proszę dalej, o, niebieskie jeszcze niestety nie dla nas. Troszeczkę za duże, ale te helikopterki bardzo chętnie powcinam. Dawaj, sperm whale, come at me. Hop! Oh shit. Dobra, let's go, baby. Nigdy nie mogę zapamiętać nazwy tych sperm whale'i polskiej. Okej, okay, niebieskie mogę? A, jeszcze nie, już myślałem, kurde, kurde, hop! Dobra, następny czerwony. I elegancko, dobra. Spróbujmy wskoczyć. Możemy duże zżerać. Elegancko, chodźcie do mnie. Bartosz bardzo, bardzo chętnie wetnie. Tam pewnie z 3 min. Wow! The Cthulhu guy! On będzie ganiał nas. Jaki ogromny statek! Nie pierdziecie, że ja będę mógł go później wciąć. O kurde. Się robi niebezpiecznie, słuchajcie. Trzeba się skupić troszeczkę na rozgrywce. Dziękuję bardzo. Ciśniem, ciśniem. Oj! Dobra, możemy wcinać Cthulhu teraz, więc się bierzemy za to. Opa! Chodź tu, ziomeczku, do mnie. Jaki wielki statek podwodny, fuck me! Dlaczego wy walicie w delfina, a nie w te wielkie ośmiornicy? To jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Może dlatego, że delfin zżera połowę świata? No w sumie to by było legit na info. Okej, okay, chodź do mnie, chodź do mnie. Cthulhu! Następne! Hop! Niam, 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 niam. Nie! Chciałem cię zeżreć! O nie! Nie! Fuck, 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 już płynę, już płynę, już płynę, jesteś mój. Yes, mam cię, let's go, baby, hoppa. Dobra, zaraz następny namierzony będzie, hop. Fuck, dobra, nie wiem co to zeżarłem, ale coś zeżarłem. Czy ten statek? Jeszcze nie mogę, przecież on jest mniejszy od tego wielkiego samolotu. O, Jezus Maria, dobra, udało się, możemy zbierać te wielkie statki, bardzo mi to pasuje. Elegancko, udało nam się przejść questa, jedną gwiazdkę, tyle nam starszy. Także, spoczko. Chyba były w ogóle prawie dwie, ile mieliśmy zjedzonych rzeczy? 173, no dobra, nie najgorzej. Mogło być lepiej, ale jest nie najgorzej. Ile było potrzebne? No, mało co brakło, 4 sekundy. Spoczko, nie, 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 nie chcemy grać tego. Bierzemy kolejną planszę, moi drodzy. Barracuda Breakfast. Czyli śniadanie barakudy. Minuta 33 na 3 gwiazdki, minuta 49 na 2 gwiazdki, moi drodzy. Jedna, 2 minuty 25 sekund. Zaczynamy rozgryweczkę. Para, pa, para. Doris, come at me, bo o kurde, what the fuck is that? Ej, bo, moja Doris. Ej, nie chowajcie się tam, bo one was zjadają. A ja muszę was zjadać, a nie one. Te pierdzielniki. Chyba będę mógł już zżerać te białe rybki, więc się zaraz zabieram za to. Ra, ra, para, para, para. A jeszcze nie mogę. Ej, no what the fuck? Wo... Doris, ile ja was muszę zeżreć? Myszko, nie ścinę się. Dobra, udał się. Pięknie. Kolejne, kolejne, kolejne. Poproszę, szybko, 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 szybko. Dobra, mogę, mogę białe. Żółte, pfu, białe. Żółte moje. Proszę w takim razie, op! Para, para, pa, pa. Okej, okay, te pierdzielniki, zapamiętać. I no halo, mogę podobno... A, zawadziłem o to, dobra, dawaj Doris. Okej, okay, mogę. Gąbeczki, a, ale nie wszystkie, myślałem, że wszystkie. Moje! Żółte rybki! Mycha! Muszę coś zrobić z tą myszką, słuchajcie, już tyle czasu mi się zcina, że to jest kosmos. Ja pierdykam, ile ja punktów tracę przez to, że się obijam o te parzące rzeczy. To jest bardzo irytujące, nie zaprzeczę. Okej, okay, to jesteś mój. Na spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie, diabełku, żebyś się nie obijał o to wszystko. Elegancko, Doris, nie Doris, żółta Doris. Okej, okay, kolejny. O, one się spawnią w ogóle, założyliście? Czy mi się wydaje? E, chyba nie, nigdy się nie spawniły przynajmniej. Chodźcie do mnie. Strzeliłem już tyle razy, że to jest kosmos, tyle razy. Ała! Stałem w ten głupi ryj. Śmierdzący. Dobra, dawaj, diabełku. Rozpędzamy się.
No, myk, myk, myk. Nie, nie obijaj. Okej. Zemsta jest słodka. Woo! Zżeramy wszystko. I na końcu tego wielkiego. Jesteś mój. Let's go. What the fuck? Przez to obijanie tyle punktów stracimy. Minuta 44. Dwie gwiazdki, o dziwo. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej. No ale dobra, udało się osiągnąć dwie gwiazdki, także nie mam co narzekać. W ogóle jestem ciekawy, ile nam brakowało do 3 gwiazdek, moi drodzy. Wydaje mi się, że niedużo. Naprawdę niedużo. A no, 11 sekund, dobra, to jest w miarę sporawo. Myślałem, że troszeczkę mniej, ale spoko, kontynuujemy naszą przygodę. Treasure Ship, czyli statek z nagrodami. Nie, treasure, z to, co już szukają piraci. Skarbem! Ze skarbem, statek ze skarbem. Monetki. That's what I like. Później będę też wielkie czaszki pewnie wcinał. Tak zazwyczaj się to kończy. Ale to jest jeden, te treasure chesty są zazwyczaj takie, że trociorasz po prostu po dnie. To mi z powrotem, po prostu ciśniesz cały czas i w końcu ci się uda coś zderzyć, wszystko. Tak zazwyczaj to wygląda. Dobra, let's go. Pięknie. Dobra, następne monetki. Come at me! Nie laguj. Dobra. No, dawaj. Coś tu z jedzonka poproszę. Okej, okay, mamy wszystko. Pięknie, o to się rozchodzi. Dobra, mamy. Oh yes! Dość dużo okrąglutki, delfinu malutki. Pięknie. Dobra, zaraz będziemy mogli wcinać czachy pewnie. Tak stawiam. Co teraz? Jaką czaszkę mi daj piękną. Pięknie, dziękuję bardzo. Jeszcze nie czas na miecz. Jo, pierdykam w ogóle, ile tu expa jest potrzebne. What the fuck? Micho! Nie rób mi tego. Dobra, mam myszkę. No what the fuck, muszę tak z drugiego końca, jednego końca na drugi cały czas biegać. Zirytujący max. Ale dobra, udało się. Miecze mogę zadać, idealnie. Dobra, znowu mam jakieś blokowane terytorium. Lecimy. Złoto, dziękuję bardzo. Okejka. Znowu, tu będzie teraz po lewej stronie pewnie odblokowany jeszcze jakiś dodatkowy ląd. Więc lecimy. Okej, szybko, wszystko zażarte. Otwórz tą skrzynkę. Dobra, mamy kapelutki. Idealnie, tu ich było dużo więcej. Ciśniemy. Dawaj. Oj, nie zżarłem. Uuu, jak szybko, ja pierdykam. Nie spodziewałem się takiego przyspieszenia. Dobra. Jakie skarby malutkie się zrobiły w ogóle. Come at me. Dobra, mamy anchor. Uuu, jest, mamy wszystko praktycznie. Let's go, baby. A, ciebie nie popuszczę. Co ty myślałeś, gnido mała? Hoppa. Oj, jak dobrze. Wow, jak urosłem nagle, what the fuck. Jakie wielkie bydle. Nagle taki ogromny się stał, what the fuck, co tu się... Palmy nagle zdzierało, co jest, przez tylko na malutkie skrzynki wcinałeś. Gościu, tak szybko rosnąć to nie wypada. Dawaj, lecimy. Dawaj, pierdol, po prostu. Statek zeżar. Let's go, ile zeżarliśmy rzeczy, to jest ważna sprawa. Mamy jedną gwiazdeczkę. No spoko, mogłoby być lepiej, ale nie narzekam, słuchajcie. Okej, okay, continue. Pyk. Papa, o nie, to będzie to z małżami znowu. Gówniane. Nie podobają mi się te misje, Max. To z małżami. Są strasznie irytujące. Tyle to trwa, że to jest kosmos. No, otwieraj. Dawaj, otwieraj paszczę. Hop. Hop. Ała. Najlepiej, żebyśmy nie dali się uderzać w ogóle. No, dawaj. Pierła. Jakaś tutaj? Dziękuję. Dziękuję bardzo. O, nie ma nic. Dobra, mam pierłę. Następna. Kurde, bele. Dobra, i tutaj też będzie. Elegancko. Tutaj też? I elegancko. Wszystko zbrane. Pierła. Tutaj też. Wow, jak szybko zebrane. Elegancko. Tam jakaś była. Wow, shit. Dobra. Tam nie było na szczęście. Na razie praktycznie wszystkie zbieramy, czyli mamy dobry czas, na to wychodzi. Tylko kiedy... Awaj! Ja będę mógł zerzeć te wszystkie perły. Patrzcie, i to nie jest ode mnie zależne. Wszystkie perły zbieram, a czas mam dosyć beznadziejny. Czyli wychodzi na to, że to jest randomowo. Naprawdę trzeba dużo razy to powtarzać, żeby to się udało. Bo wątpię, żeby to był na to jakiś pattern. Awaj. Głupie to, że stracę health'a. Nie podoba mi się to. Dobra. Pewnie mamy jakąś szansę na to, że to się trafi. Okej, mogę zerzeć. Oj, stery. Okej, to wielkie gnictwo jest. Otwieraj japę. A, i teraz większe. O Jezu. The fuck, co to jest?
A, małży w małży, o kurde. Tego się nie spodziewałem, szczerze. Ale jak szybko rosnę już po tym. Ale nie ma co narzekać. Lepsze to niż dwie małże, jedna małże w środku. Pięknie. Fuck. Znowu tej pierwszej będzie? Nie. Elegancko. Zaraz będę mógł te duże zeżyć na 100%. No komat mi. Pięknie. Dawaj zieloną. I koniec. Wielka worka z Majorki. Woo, dolfin, let's go. 37 euro, 45 małży. Miam, 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 miam. Okej, ciśniemy dalej. Crocodining, czyli takie krokośniadanie. Krokodylośniadanie. Okej, zaczynamy od tych. Trzeba spierdzielać, jakie to wielkie bydle nas goni. Wypierdalać, bo nie mogę się wybić na tym. Dziękuję bardzo. Dobra. E, krokodylu! Dylu, dylu, wypierdzielando. Dobra, dzięki. La 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 la. Mogę ludzi w końcu dawać dorożki. Lożki, dorożki. Kurde! Krokodyl, wypierdzielaj. Please. Mate. M9. W ogóle ile ludzi tu pływa? Takich rzeczy z krokodylem trochę niebezpiecznie. Zauważyliście tego może? Ogromnego krokodyla na połowę rzeki, jakiegoś potwora? Wow, 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 wow. Odwal się, ziomek. Mogę krokodyla zerzeć? Jeszcze nie mogę? Nie będę cię wciąć, ziomuś. Coś mi tu nie pasuje. No, Eldo. 56 sekund. Dwie gwiazdki? Jedna? What the fuck? Jakim cudem? Dwie sekundy do dwóch gwiazdek. No naprawdę, ale przypał egzę. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, słuchajcie. Okej, 43 sekundy, 51 i minuta 10. Także trzeba to się streszczać. Nemeni, nemono. Let's go, wow, wow. Okej. Hop, 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 hop. Okej, takie zrzucanie. Cwane, cwane, cwane. Dobra, zacznijmy tutaj. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jakby tam przelecieć tak przez środek. O nie. Jest, idealnie, idealnie wskoczyliśmy, słuchajcie. A ciebie, gnido, to będzie trzeba zrzucić tutaj, gościu. Hop. Eldo. Dawaj, Nemeni. Dziękuję bardzo. Mogę człowieka zerzeć już? What the fuck? Nie spodziewałem się, że tak szybko będę mógł wciąć człowieka. Teraz będą palmy pewnie. Tak stawiam. Okej, coś tu jest? Nie, nie ma nic. Nie lubię takich, gdy naprawdę trzeba tak popierdzielać po całej mapie. Przeskakiwać cały czas. Są strasznie irytujące w naszym względzie. A będzie ich coraz więcej, mi się wydaje. Teraz na końcu znowu będzie pewnie najmniejsza palma. Tak zgaduję. Dokładnie. I w tą stronę będziemy zbierać palmy. To jest bez sensu. No ale na tym polega w sumie ta gra. No, nie mam co się złościć. Dobra, udało się? No, jedna gwiazdka. Nie przejmujemy się tym. Continue. Aircraft Career. Okej, 2 minuty do 3 minut 35 sekund. Spoczko. Let's go, baby. The airport. Ej, ale spoko. Dobra, to mi się podoba. Się spawnią tak. Śmieszny. Ej, spoczko. Fuck. Dziękuję bardzo. Karm się delfinka pierdzielonymi statkami. Helikopterami bardziej, helikopterami nawet. Chodźcie do mnie. O, już opracowałem taktykę. Let's go, baby. Szybkie zbieractwo helikopterowe. Ilu wy macie tych statków tutaj w ogóle? What the fuck? Helikopterów. W ogóle samolotów. Jakieś bogate wojsko w ogóle. Chyba ruskie. Zażarliśmy całą ruską flotę bez kapi. Dobra, to ja możemy zerzeć. Patrzcie, no całą ruską flotę zażarliśmy. The fuck? Come at me? Wow, nie zdążyłem. Jaki skok. Dobra. O! Shit. Aj, za dużo na ryj dostałem. Bardzo dużo dostaję. To coraz cięższy się te questy robią, szczerze wam powiem. Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji.
Okej, mogę zużyć te wielkie. To mi pasuje, to mi pasuje. Let's go, baby. Te duże są najpożywniejsze. Woo! Niam, 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 niam. Destroyer? No dawaj, 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 już mało brakuje. Będziemy już dwie gwiazdki mieli, jak nie będę się tego bijał, to wszystkie pierdoły. Naprawdę mamy dużą szansę na dwie gwiazdki. To jest bardzo spoko. Całą ruską flotę zżarliśmy. Bez kartu. Okejka. Jeszcze jeden! O! Jeszcze jeden! Dawaj mi jeszcze jeden! Jesteśmy już na miejscu! Elegancko, udało się! Trzy gwiazdki! No to kozacki czas, słuchajcie! Ile zażarliśmy tych rzeczy? Co? No patrzcie, 192 łodzie! Przecież to jest cała polska armia! A więcej niż cała Polska! 27 sekund. O, to jest bardzo szybkie, na przykład munching on mines, czyli to będziemy miny zbierać w takim razie. Trzeba uważać na miny, takie buty. Dobra, 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 dobra. W takim razie watchujemy na miny bardzo, bardzo. Watch out, watch out, watch out. A, to już jest trudniejszy kości, bo trzeba się skupić. Ała, żeby nie wyjebać właśnie tak czołem, jak teraz to zrobiłem. Bo głupie podejście do sprawy, diabełku. Ała! Nie wiem, a to zrobimy w 30 sekund. Halo, dobra, lecimy na miejsce. Okej. To nawet nie wyczas mamy. Prawie jedno, prawie trzy gwiazdki zrobiłem, a ja mówię, jak ma to przejść? Trzy gwiazdki to będę miał easy. No, dokładnie. JEDNA?! To się zdziwiłem akurat. Nie, no dobra, spoko. The fuck? Czemu jedną gwiazdkę tylko dostałem? Ale jajca. Dobra, minuta 50, 2 minuty 09, 2:50. Ciśniemy. Brapa, o nie, perły na początku. Boże, dlaczego perły? Dlaczego perły? Nienawidzę pereł. Oko, let's go. Perła, 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 perła. Ała, ała, perła. Dobra, w dupie, mogę dostawać. Dawać mi perły. Nieważne. Dobra, dało się. Dobra, spoko. Dostałem, ale nic się nie stało. Kiedy mogę te pasikoniki zżerać podwodne? Bardzo ważna kwestia. No okej. Okay. Jest, mogę. Uuu, wyzwolony. Klątwy perły, w końcu. Ja pierdykam, nienawidzę perły, naprawdę. Nie znam się w tej grze pereł. Tak bez kapi, nienawidzę. Come at me, come at me, come at me. Mogę jakieś coś tu? Nie, nie mogę jeszcze. No halo, proszę. Pasikoniki podwodne, tak zwane horsey. Pokémon był, spoko, i wygląda identycznie, patrzcie. Seeking bardziej, nie, Seeking Sidra. Sidra to była też taka. To jest przemiana. Seeking. Dawaj, 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 dawaj. Hop! Okej. Okay. Let's go, baby. Minuta 07. No to jeszcze muszę się troszeczkę pomęczyć, tak mi się wydaje. Dawaj, już to dużo zebrać. Nie dużo, to już jest sekundka. O, mogę małże! Let's go, baby. I możemy duże. Hop! Na tych, którzy leci jak dzikie. Wow, to jest easy. Może będą trzy gwiazdki, nawet tam do dwóch minut było chyba. Trzy gwiazdki, więc jest bardzo duża szansa, słuchajcie. Pięknie, trzy gwiazdki? No idealnie, minuta 26. A ile było na od trzech gwiazd? Minuta 50, to mieliśmy 30 sekund w ogóle z zapasu. Okej, okay, let's go. Minuta 25, minuta 40 i 2 minuty 13 sekund. Zaczynamy. Hop! Oj, to będzie łapanka. Też takich nie lubię. Ciężkie są. O, shit. Najgorsze jest, jak właśnie tak wlecisz. Co, nie możemy się tak wycwanić i sobie ich z tego statku łapać, to też jest spoko taktyka. Będą mnie troszeczkę obstrzeliwywać, no ale jakoś przeżyjemy, nie? Dobra, let's go, next, next, next. Fajnie się złożyły te statki, patrzcie, możemy z dwóch stron je wcinać. Idealnie, patrzcie, jaką taktykę mamy w ogóle. Przewarciliśmy chyba trochę, słuchajcie. Bo nie wydaje mi się, żeby to tak było specjalnie zrobione, żeby za te statki wskoczyć. Ale spoko taktyczka, nam się udała. Może będziemy mieli nawet trzy gwiazdki za pierwszym razem? Nie, chociaż wątpię. No jakby cokolwiek tu było, co bym mógł zżerać, to by było fajnie. Halo, gro! Dziękuję. Ja tu walczę o trzy gwiazdki, tymi takie, że... Kurwa, statek! Bez kapi. Dziękuję. Jakiś pokarm? Może macie jakąś flotę? Ej, przylecimy sobie na was. Halo! Jedzenie! No gro! O co tu chodzi? Czemu tak powoli? Dzieje są pod wodą, mam w dupie wszystko. Hop! Zaraz będziemy mogli wciąć te duże statki, coś mi się wydaje.
No i się już skończy quest. Hop. Ty to tamten to w ogóle wypierdzielił się na Majorkę, na urlop. Mam tylko jednego. Jakby się nie spodziewałem. Chyba się coś zbugowało, słuchajcie. Chyba wypchnąłem za daleko ten statek. Takie buty. Nie, 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 gościu. Bardziej na tą stronę. O, dziękuję bardzo. Bo ty nie możesz mi uciec, bo tak to już jestem przegranic. Okej. Miam, 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 miam. No, statek. No i gdzie jest drugi statek? To niezła misja. Restart. Bez kapi coś się zbugowało. Nie powinno tak być. O, uda się nam? Udało się nam wskoczyć. Elegancko, zbieramy. Tylko tak, żeby ich teraz nie odepchnąć. Wcześniej ich tak odepchnęliśmy i się zbugowało. My nie chcemy, żeby się zbugowało. Bardzo ważna kwestia. I jedziemy po trzy gwiazdki. Nie odpychaj, nie odpychaj, spokojnie. Dobra, udało się. Spokojnie, jestem za ciężki, ale spoko. Usuwamy się teraz. Okej, okay, żebym cię nie popchnął za bardzo. Pamiętaj o tym, ziomek. Bardzo ważna kwestia. Dawaj mi statki do jedzenia. 59, 74 mieliśmy, coś takiego. Dobra, 65. Elegancko. Dał się, 70. Jeszcze troszeczkę. Dawaj, 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 dawaj. Nie uciekaj, nie uciekaj tym jetem. Jest, udało się! I mamy trzy gwiazdeczki, elegancko i to z bardzo dużym zapasem, słuchajcie. Udało się idealnie. A więc spoko. Słuchajcie, zobaczymy ile tutaj było potrzebne czasu. Minuta 25, znowu 30 sekund zapasu, ja pierdykam, jakiś master. Dobra, słuchajcie moi drodzy, za te dwie eleganckie dwie ostatnie rundy na trzy gwiazdeczki chyba należy się jakiś like. Jeszcze jeśli nie macie zasubskrybowanego kanału, to zapraszam do zostania troszeczkę dłużej, bo mamy dużo ciekawych serii, które na pewno wam się spodobają. Tak więc trzymajcie się i do następnego. Buziaczki, papa. Pa.